bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Krótko i na temat rap i o rapie. Jak co tydzień właśnie o nim będę wam nawijał, tak żebyście ze wszystkim byli na bieżąco, bo to w końcu Wydział Newsów, a skoro newsów, no to będą newsy. Mati Fuczyło, wchodzimy w świat dziwnych zależności i jeszcze dziwniejszych ruchów, czyli w świat polskiego rapu. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Okazuje się, że polski rap to teraz nie tylko polski rap. Zabrzmiało trochę głupio, wiem, ale naprawdę o coś mi w tym chodzi. Chodzi o to, że mamy kolejny dowód na ekspansję Polski na mapy rapowego świata i teraz naprawdę na dużą skalę, bo polscy rapowi producenci to producenci na najwyższym światowym poziomie. I dowodem na to jest to, że Shadow i Hubi zrobili beat na wspólną płytę Kanye Westa z Ty Dolla Signem. I to nie jest wszystko. Na ficie pojawią się tam Playboi Carti i Quavo, a w produkcji polskiemu duetowi pomógł Timbaland. No i to brzmi delikatnie mówiąc poważnie, bo takiej współpracy wśród polskich producentów jeszcze wcześniej nie było. A tylko dodam, że to nie pierwszy raz, kiedy Shadow ma do czynienia z Timbalandem, bo 2 lata temu ten słuchał jego bitów na livestreamie i nie ukrywał, że mega mu się podobają. Oh my god. Oh, this is amazing. Z Kanye była też kiedyś akcja związana z producentem Sokoła, bo jego niemiecki ziomal, Szuko, który robił bity m.in. na płyty WWO, też kiedyś był jednym z producentów jednego z kawałków na płycie Donda. No ale tym razem Polska górą, ja mega się jaram. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Ale nie tylko polscy producenci mają związek z amerykańską rapową sceną. Od niedawna także polscy raperzy coraz częściej pojawiają się u boku gwiazd zza oceanu. Najlepszy przykład, no trzeba to powiedzieć, Malik Montana. Ten gość słynie ze swoich wielkich interkontynentalnych ruchów. Przykładem może być jego poprzednia płyta, na której nawinęli m.in. NLE Choppa, Da Choice czy Fivio Foreign, który w klipie z Malikiem nawija pod Pałacem Kultury w Warszawie. No a teraz do tej międzynarodowej ekipy dołączył też Rowdy Rebel. Ten gość jest znany na przykład ze wspólnych numerów z Bobby Szmurdą. No i jak na razie to jest luźny singiel, bez zapowiedzi żadnej płyty. Ta ostatnia, czyli Adwokat Diabła, ukazała się w marcu tego roku. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. O światowych współpracach Malika już powiedziałem, to teraz współpraca europejska, bo właśnie taką ma za sobą Frosty. Jeszcze niedawno ten gość występował pod pseudonimem Frosty Reggae, no ale najwidoczniej ksywa trochę za bardzo kojarzyła się z Jamajką. Ten gość właśnie wypuścił nowy album, a dokładniej mixtape, i też nie zamknął się na różnorodne brzmienia. Na do współpracy zaprosił artystów z całej Europy. W kawałku Twister pojawili się artyści z różnych krajów, także ci, którzy mają polskie korzenie, ale swoją karierę realizują na zagranicznych scenach. Ale chyba coś wisiał. Magia znika. We wspólnym numerze z Frostym pojawili się m.in. Coki, Diffy, Polski czy Ernesto, a tymczasem warszawski raper chyba nie jest już do końca warszawskim raperem, no przynajmniej pod względem miejsca zamieszkania, bo jak można wywnioskować z wersów i stories Frostiego, raper chyba urządził sobie dłuższy pobyt w Barcelonie. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Wróćmy z zagranicznych wojaży polskich raperów i producentów. Wróćmy do siebie, do Polski, bo nigdzie na świecie nie ma kogoś takiego jak Popek. No i on znowu postanowił trochę zagrać na nosie wszystkim obserwującym i właściwie każdemu wokół. Popek wrzucił ostatnio jako zdjęcie na Instagramie projekt nowego tatuażu, który planuje sobie wydzierać na twarzy i biorąc pod uwagę jego historię związaną z dziarami, no to nie byłoby w tym nic zaskakującego, no ale Popuś dorzucił tam kilka zdań. A właściwie kilkanaście albo i kilkadziesiąt zdań opisu, w którym dość mocno widać, że między słowami prosi o pomoc, bo pisze tam o tym, że ma dość, a to, że jest sławny, jest dla niego przekleństwem. Słuchacze mocno się zmartwili, nie ma co się dziwić. No podobnie dziennikarze, podobnie też ludzie, którzy na co dzień zupełnie nie sprawdzają działań byłego reprezentanta firmy. Tylko że chwilę później, a konkretniej 2 dni później, wrzucił kolejny post, w którym powiedział, że zostaliśmy przez niego wykorzystani, a on chciał nam wszystkim tylko pokazać, że jesteśmy jego marionetkami. A ja tylko zastanawiam się, kto kogo wykorzystał w ostatnim pojedynku Popka, gdy ten został znokautowany po 27 sekundach. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Nie 27 sekund, a kilka minut trwa nowy kawałek Problemu. Duet Oscar i Stis nie lubią się nudzić i właśnie wypuścili kolejną nowość, bo przypomnę, ich ostatni krążek z okazji 10-lecia ich ruchów ukazał się 30 listopada. Minęła chwila, dosłownie chwila, i mamy numer Explosion, czyli
klubową siekankę. W pełnej głębi soczystych owoce. W chłodnawym cieniu zapomniana studnia. W chłodnawym cieniu zapomniana studnia. To jest kawałek, który pojawi się tylko na streamingach i też ma promować nowy album duetu, a dodam tylko, że ten jest już platynowy. Ten, czyli album duetu. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Polskie rapowe bify mają to do siebie, że bardzo często po latach okazuje się, że w sumie to wszystko trochę głupio wyszło, trochę się nie dogadaliśmy i tak dalej. No i potem dostajemy wspólne foty kiedyś wyzywających się nawzajem raperów. No może poza Peją i TD, bo w ich przypadku trudno jest mi wyobrazić sobie coś takiego. Ale w przypadku Filipka i Coldiego już się udało. Tych dwóch raperów ma za sobą całkiem głośny konflikt. W 2015 roku nagrali na siebie kilka disów, a w 2023 zrobili wspólne zdjęcie, które oznacza jedno. To koniec bifu między reprezentantem Alkominds i Quequality. A tak tylko dodam w nawiasie, że do akcji doszło w czasie koncertu Solara i Białasa w Warszawie, więc może to właśnie zasługa tego duetu? Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Przenieśmy się na chwilę za granicę Polski, a nawet za ocean. Lecimy teraz do Stanów Zjednoczonych. Tam Snoop Dogg ogłosił bardzo ważną sprawę. Otóż jest miliarderem, ale nie mówię o zawartości jego portfela ani konta, a o tym, co udało mu się osiągnąć. Otóż licznik jego wyświetleń na Spotify przebił już miliard i brzmi to jak coś gigantycznego, za co wspomniany portfel mógłby być nieźle wypełniony. Ale chyba jednak tak nie jest. Bo Snoop Dogg odniósł się do tematu i powiedział, ile za to dostał. No i ile wyszło? Jak myślicie? 45 tysięcy dolarów, czyli za milion wyświetleń wychodzi, po przeliczeniu na złotówki, 180 zł. To ja chyba wolałbym sprzedać kilka albo może kilkanaście płyt i wyjdzie na to samo. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Pamiętacie raperów takich jak Smarky Smark, Skiboy, Ace albo Discret? Ten ostatni właśnie zapowiedział, że wraca. On swój ostatni longplay wypuścił w 2002 roku, czyli ponad 20 lat temu. Po drodze były jeszcze co prawda jakieś dodatkowe projekty i gościnne zwrotki Discreta, no ale czegoś większego nie było. A teraz ma być, bo okazuje się, że najważniejszym rapowym działaniem jego ostatnich lat było zaproszenie Discreta do wspólnego numeru z Belmondo. Zatrzymuje się, myślę chwilę nad wejściem. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. To było 2 lata temu i właśnie to nakręciło rapera do powrotu. Jak powiedział, do końca stycznia, cokolwiek by się działo, wypuści nowy numer i dał też znać, że ogarnia co trzeba, żeby to wszystko wypuścić w odpowiedniej formie. Czyli, jak chyba można wnioskować, szykuje nam się krążek. Wow. No i niestety, muszę to powiedzieć, szykuje się też koniec programu Wydział Newsów w telewizji Mixtape TV, to znaczy tego odcinka. Ja jestem Mati Fuczyło, my widzimy się za tydzień. Siemano, do zobaczenia.